Witam kolegów kodowców, dzień dobry. Tu jesteśmy u kolegi Mariusza Dobrańskiego. Można powiedzieć tak, trochę osobę czy hodowcę, który hoduje gębie 4 lata i przez 3 lata jest w mistrzostwach Polski. Był wicemistrzem Polski, tak? Tak. Mistrzem Polski. I w tym roku. Mistrzem Polski w kategorii A. Tak? Tutaj właśnie trzymamy gołębie. Mariusz też ode mnie zakupował gołębie. Mariusz, wiem, że jedna samica z Ludwig van Redas, paszka, jest w mistrzostwach Polski w kategorii A. Z moich gołębi, tak? Bo tu wiesz, różne opinie chodzą, różne tutaj ludzie mówią. Nie, ta samica... ta samica ma niecałe 2 konfliktyjne. A było tak, że ja jeździłem do Rudy van Reda, ty mi dawałeś zlecenie. Jechałem do Rudy van Reda, do Robin van Leeuwen i tam jeszcze inne gołębie. I ja ci przywoziłem, wybierałem. Nie, że 20, tylko 3, 5. A konkretne, nie? Tak. Bo na przykład w jednym tygodniu pojechałem, za 2 tygodnie i tak żeśmy po prostu... Słuchajcie, ja wam coś powiem. Moje zdanie jest takie. Ja nikomu nic nie żałuję, czy tam ktoś zarabia, czy nie zarabia, bo każdy, że tak powiem, mówi, że Artur zarabia na gołębiach, ale to jest jego praca, mnie to nie interesuje. Patrząc na te gołębie, jak to mówią, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą, a to nie jest tak, bo właśnie tutaj Mariuszowi przywiozłem bardzo dużo fajnych gołębi, może nie dużo, może z 20, nie wiem, tak gdzieś, nie? Nawet mniej. Nie, może nie same 20, tam chyba z 16 gołębi. No, także widzą koledzy, że to jest tutaj dobre, zwłaszcza, że tak jak mówimy, ja jechałem do Belgii, do Rudy van Reda, czy do Robin van Leeuwen po Hitle, po Pitbulle i te gołębie u Mariusza wygrały Mistrzostwo Polski w kategorii A. I tutaj mamy piękną samicę właśnie z linii Pitbulla, piękna szpaczka. Numer gołębia to jest 53,91. Mariusz, no super goł. Ty mówisz, ty tak się na gołębiach nie znasz, jest na pracy przy tych gołębiach, tak? A, że tak powiem, gołębie nabywałeś z dobrym takim przeświadczeniem, że ci przywiozę dobre ptaki. Tak jest. Jest tak? Tak jest. I nigdy nie powiem, że ktoś tam mi, że tak powiem, sprzedał czy przywiózł złego gołębia, bo wiem, że zawsze trzeba, że tak powiem, do sukcesu to trzeba i pracy, i trochę szczęścia, wiadomo, utrzymać żyje te gołębie w zdrowotności. No, odpowiednia suplementacja, karmienie, także dużo czynników się składa na to, żeby był po prostu wynik, nie? Mariusz, i teraz druga sprawa. Dla mnie to taki jest trochę fenomenem, tak? Bo gołębie hodujesz 4 lata. Wiadomo, zapłaciłeś za te gołębie, bo ja wiem, co płaciłeś i tak dalej komu i również mi. Ale jest sukces, tak? Jest sukces i to taki sukces naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Nie żałuję. Jak to można powiedzieć, to jak ten Jostone, takie dziecko szczęścia w gołębiach, że wziąłeś się za to i lecisz. Mocno, tak? Tak jest. Tak można powiedzieć, bo hodowałem 4 lata gołębie i być 2 razy mistrzem Polski na gołębie młodej, mistrzem w kategorii A, no to jest nie lada sukces. Wiem, że też się przygotowujesz na kategorię B, tak? Tak, dlatego trochę mówię więcej, to. Trochę wszystkiego, tak? Tak, wiem. Pierwszy roku ci nie wyszło, bo ja wiem, żeśmy rozmawiali. Po pierwsze nie wyszło, po drugie, że tak powiem, no też trzeba trochę zaoszczędzić te roczniki, no bo jak co roku, że tak powiem, będziemy wkładali te gołębie roczne na wszystkie kategorie, kategorie, czyli na dalsze trasy, no to wiadomo, że zawsze zaczynamy, że tak powiem, od zera, nie? Trzeba trochę uszanować. Ja mówię, mam młodą hodowlę, dopiero mam 3-letnich gołębi, będę miał w tym roku na rok 2024 kilka, także po prostu chciałem zaoszczędzić trochę te gołębie, a wiadomo, że ci, co tam już osiągnęli jakieś tam większe sukcesy, w tym gołębie 10-20 lat. Ja jestem, że tak powiem, młodym hodowcą, dlatego wolę, że tak powiem, na ostrożnie i ja jeszcze myślę, że jakieś tam sukcesy będą. Trzeba też zaznaczyć, że Mariusz będzie miał te gołąbki na wystawie. Jeżeli ktoś będzie sobie chciał, miał życzenie sobie kupić, to zapraszamy na stoisko. Jakie są stoiska? 91. Ja sobie tutaj dzisiaj zdobywam 10 gołębi, bo Mariusz mi obiecał i powiedział, że dotrzyma słowa, także ja tutaj dzisiaj jestem Mariuszowi tutaj też wdzięczny. No bo ile miałeś tutaj hodowców, którzy dzwonili, żeby brać, tak? Tak. A ty mówisz nie, tutaj, że tutaj są dla mnie gołąbki, także można zobaczyć przepiękne gołąbki, wiesz, paczka samica, super. Numer gołębia to jest 53,91. Mariusz, ile masz teraz tych par rozpłodowych takich swoich? Znaczy wszystkich ogólnie par rozpłodowych mam 40, no a docelowo będę chciał troszeczkę jeszcze zmniejszyć, także tu jeszcze myślę, że uśmiechnę się do Artura, tam przeselekcjonujemy trochę te gołębie, jeżeli chodzi o budowę. I myślę, że coś tam się uda osiągnąć. Jeszcze chcesz to po prostu zmniejszyć, bo też masz pracę, tak? Tak, tak. Mówisz, że nie będziesz się tego gołębia poświęcał. No, ale sukces jest, tak? Sukces jest. Ja wiem, że tutaj był poważny kupiec na tą drużynę. Tak. Na tą drużynę lotową to jest 6 gołębi, tak? 6 gołębi, tak. Nie, tak? No, na razie nic. Pieniądze cię nie interesuje. Nie, na razie. Także ja widzę, koledzy, że tutaj właśnie był kolega, bo ja wiem, bo do mnie dzwonił, że chciał tą drużynę lotową kupić.
bo to było po lotach chyba. Tak, nie? Tak, to było po lotach. Było wiadomo, że no, będzie ten... No, ale też tutaj taka też trochę niezdrowa sytuacja w tej Polsce jest, bo wszyscy dzwonili i mówili, że ty... Tak, że tam wyniki mają... Że nie takie wyniki i tak dalej, że krótsze metry i tak dalej. Nie, że ja do ciebie dzwoniłem i Mariusz, kurna, no jak to jest? Ty mi wysyła, że jest tak, jak ma być, nie? No a ci tacy wieszczowi, hodowcy w drugą stronę, wiesz, pomawianie i tak dalej. Bo chyba nie mogą przeżyć twojego sukcesu. No. No nie wiem, jak to jest, ale mówię, zawsze trzeba czekać, że tak powiem, aż zarząd główny zatwierdzi te wyniki, także trzeci rok rzędu są zatwierdzone wyniki. Nie ma żadnego oszustwa, bo jakby coś tam było nie tak, to wiadomo, żeby wyniki były odrzucone, także wszystko jest ok. Ty zawsze idziesz, wiesz, na pełny full, nie? Tak jest. Jakby bardzo dobre. Tutaj mamy kolejnego gołębia, to jest numer gołąbka 2617, Rudy Van Red. Przepiękne pitbulle, te gołąbki będą parowane na gołębie właśnie pana Pałki, z tych właśnie jego najlepszych gołębi, co właśnie wybrał je, powiedział, że są bardzo dobre Jos Evers, także myślę, że przepiękne gołębie. Zdrowa, idealna. Widać, jakie Mariusz ma gołębie, niech koledzy widzą i właśnie patrzą, jak właśnie wyglądają gołębie od mistrza Polski, tak? Tylko Mariusz pogratulować. Są super gołębie, także tutaj szczerze naprawdę polecam, na wystawie będzie można nabyć. Wiadomo, gołębki bardzo dobre. Mariusz tutaj się zna, po prostu na tym wszystkim tak jak to ma być. Każdemu powie, z jakich gołębi są ptaki. A wiem, że będą z najlepszych. No, trzeba przygotować jak najlepszy materiał. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. Rudy Van Red na kitle pitbulle. Mariusz, bo te gołębie dominują u ciebie teraz. Tak jest. W mistrzostwach Polski. Tak jest. Mamy tak, szpaczkę. Jeżeli mówię, chodzi o sprint, czyli właśnie w tej kategorii, co zrobiliśmy... chcemy tą kategorię B, nie? Czyli będziemy coś tam kombinować. Nie wiadomo, tego nie... Przecież te gołębie pitbulle, to leciał, przecież Baranowski ten Paweł ma, to przecież dał na 650 km, no to masz kategorię już B pod C, tak? Z lotu, rozumiesz, tam na wspólnym gęniku Krakusie, tak? Ten Super Cup, to przecież był chyba drugi, czy pierwszy, czy trzeci. Także widzisz, to one lecą wszystko. Także tutaj można powiedzieć, że gołąbki, a no, piękne gołębie. I tu jest numer gołębia 620, no przepiękny samczyk, no kurczę, gołąbki, no śliczne. Ja też jestem zadowolony, że mam takiego kolegę jak. Że się nie odwracasz plecami, tylko nie, Artur. Nie. Jest jak. Ja mówię, od kogo bym nie wziął gołębi, to nigdy nie powiem na kogoś tam złego słowa, czy tam są dobre, czy złe gołębie. Bo tak jak wcześniej wspomniałem, to dużo czynników musi się spełnić, żeby był ten wynik. No dobra, ale moje gołębie, co ci przyjadą, są szczególne. Tak jest. No nie ma co mówić. Bo tak, to teraz tutaj w tej kategorii masz 6 gołębi, tak? Dwa szpaki są, tak? Tak, są dwa szpaki, tak. Są też gołębie niebieskie, jest też nakarpiana samica. I to są gołębie roczne czy dwuletnie, jak to jest? No przeważnie roczne. Roczne, no, roczne. Co zawsze tak? Mówili, że... W tamtym roku też miałeś, jak mi mówiłeś, miałeś 10 minut wyprzedzenia, no dobrze, ja tymi gołębi. Tak. Było tak? Tak. No. W tym roku też dobrze sezon się zapowiadał, jeżeli chodzi o gołębie młode. Co prawda u nas pomieszali, że tak powiem, zmienili kierunki lotów. Ja nie mam za złe, że tak powiem, do oddziału, czy tam do tego zarządu naszego oddziału, ale chodzi o to, że powiem wam tak szczerze, na pierwszym locie dobrze gołębie siadły, bo tam było chyba ze 40, ponad 40 gołębi na raz przyszło, no ale niestety w tym roku stało się jak się stało, czyli ze środy na czwartek, kurde, gołębie mi troszeczkę przykusły. Co prawda zawsze po locie powinno być to niedziela, poniedziałek, wtedy jest po prostu dłuższy czas na wyprostowanie tych gołębi. Przykusły mi, już to nie było to. Ale generalnie tutaj masz takich dwóch rywalów, co ja wiem, co samo walczą. Tu nie ma dwóch, tu jest rywali, to powiem wam tak szczerze. Takich najlepszych. Tak, ale są jeszcze też, nie można też zapomnieć o innych, bo tam też Andrzej Skóra też jest dobry. Ale wiem, że tutaj Jarek Księżopolski bardzo mocno, tak, nie? Jarek Księżopolski pierwszy do góry, mocno, nie? Tak, Karol Klewek też jest dobry. Tak, to takie twoje na dwa największe rywale teraz. Tak, znaczy rywale, ale my tam... Ale to tak jest powiem, wszystko, kolegujecie się, nie? Kolegujemy się po koleżeńsku, także tu nikt nie jest, że tak powiem, na nikogo zły. O, i to jest właśnie cieszy. Że jest rywalizacja, tak jest mocna rywalizacja, ale normalnie nie ma dziadostwa, nie ma właśnie, a ja jestem na ciebie zły, bo ty lecisz lepiej, nie? Tutaj nie. Wiem, że Karol, kurwa, z tobą, to tutaj go trochę, że tak powiem, motywujesz do działania, nie? W tych gołębiach. No Karol po prostu lubi dużo słuchać, na pewno trochę wiedzy, bo już mówię, parę lat znamy się, także umie słuchać, że tak powiem, i wyciągać wnioski. No zobaczcie, jaki gołąb. Tutaj pozdrawiamy też kolegę Mirka Grochowskiego, też był mistrzem Polski, tutaj pochodzi Siedlec, także jak nas tutaj ogląda, to też go pozdrawiamy serdecznie. Piękne gołębie, super. Kolejnego gołąbka. Jest to gołąbek od Rudy Van Red, numer gołębia, po Rudy Van Red gołębiach. 2594. Jest to
linia Kittel Pitbull, także piękny gołąbowy, bo ty jakiego pięknego samca wtedy wziąłeś, tak? Tak, pudeł, tak. No, i to jest właśnie z tego samczyka, linia właśnie Pitbull Kittel, przepiękny gołąb. Ja też właśnie bym chciał tutaj podziękować Marcinowi Pałce, bo Marcin właśnie Pałka polecił mi tutaj właśnie Robin Van Leeuwen, są tu właśnie gołębie Kittel. Robin Van Leeuwen lotuje właśnie w grupie z gołębiami właśnie od Kittla, od Dirka Van de Bulka, można zobaczyć jaką megleży. I to właśnie dzięki Marcinowi trafiłem do właśnie Robin Van Leeuwen. Także przepiękne gołębie, mistrzowie Polski. Można miło tutaj trzymać gołębie z mistrzowskiej hodowli mistrza Polski. Trzykrotny, a takie jeszcze ciekawe, bo właśnie dzwonił do mnie kolega Łukasz od Teorehena właśnie pielęgniarz, mówi, a w Polsce to są tacy hodowcy, i on mi mówi, taki, nie? Ja mówię, chłopie, to są przeciętniaki. Mistrz Polski to jest Mariusz Dobrzański, dwa razy na modę, mistrz Polski w kategorii A, mistrz Polski hoduje 3 lata. Mówi, to jest fenomen. A Teo mówię, co ty mi mówisz o przeciętnych hodowcach? Ja to wiesz, lubię cię zadawać z najlepszymi, taka jest prawda. Mówię, że przepiękne gołębie. Piękna, to będzie samiczka, super gołębka. Jest to szpak. Tutaj właśnie chciałem nadmienić, że Mariusz tego gołębie dla mnie przygotował, ja teraz sobie je odbieram. Także można zobaczyć, że przepiękne gołębie, linia właśnie Pitbull, Kittelo. Gołębia się nie da utrzymać w ręce. Atleci. Jest to trzymać. To jest numer gołębia 5395. Jest to trzymać w ręce. Tutaj mamy samiczkę niebieską, gołąbek na takim ładnym, rozpłodowym oku. I numer gąbka to jest 566. 566, taka nie za duża samiczka, ładnie zbudowana. O, widzę kolejny ogonek w jedno piórko. Przepiękny gołąbek. Kolejne dwa piękne gołębie. Mariusz trzyma jednego w ręce. Z najlepszych właśnie gołębi. Te, które są w mistrzostwach Polski, nakrapianego. Ja tu mam szpaka. Linia Pitbulla, także myślę, że będzie bardzo dobra para. I tu jest numer gołębia 604 końcówka, a ten jaki? 5397. Także pokaż tutaj tego samczyka. To będzie super, super fajna para. Także aby ktoś chciał takie gołąbki, to myślę, że można się do Mariusza zgłosić, do mnie. Mariusz, nie masz nic przeciwko temu, że ja będę sprzedawał twoje gołębie. Nie. Nawet mogę sobie ciebie 30 młodych nawet co zamówić. Tak jest. Ja gołębi nie żałuję, ale mówię, to też jest wszystko w określonej ilości, bo ja, że tak powiem, miałem też gołębnika z gumy, dużo gołębi w rozpłodzie nie ma. Mariusz, ale na wiosnę już kolejny 20, powiedziałeś, bo może mi uszykujesz. 20, jak 20 zobaczymy, ale tam z 15 na pewno. No. Ciężko, u ciebie ciężko, bo ja wiem, to jest raczej roku, nie, z tymi gołębiami. To nie jest takie proste. Przepiękne gołębie od mistrza Polski. Super. Tu mamy kolejnego gołąbka nakrapianego. Jest to numer gołębia 618, tutaj piękny gołąb poukładany, złożony, widzę koledza gąbek leży, jest to samiczka, także przepiękne, przepiękne gołąbki z najlepszych właśnie linii tutaj gołębi. Ja wszystko biorę po gołębiach lotowych, to są wszystko po gołębiach lotowych, trzeba zaznaczyć, z tych najlepszych do mistrzostw Polski. Gołąbki super. Budowa, no zobaczcie, przepiękne ptaki. Mamy piękną samiczkę też, bardzo ładny gołąb. Numer gołębia to jest 392. A ten Mariusz? 5396. Także dwa to są dwa unikaty. Dwa unikaty, dokładnie. Super gołębie, trzeci pas. Przepiękne gołębie. Także Mariusz, ja ci chciałem podziękować. Mamy tutaj już komplet gołębi. Gratulacje, powodzenia na wystawie. Na mistrzostwach, wiesz, Polski. Także myślę, że będzie się działo. Także tutaj zapraszamy na stoisko Mariusza. Gołąbków jest przygotowanych. Tutaj wszystkie te późne młode, najlepsze gołębi. Myślę, że na pewno dużo będzie chętnych. Tak mówię, 4 lata hodowli. A liczba jest ograniczona. Tak jest. Tutaj 4 lata hodowli, 3 lata mistrz. Tak jest. Także no super, super gołąbki. Nie ma sprawy. Przepiękne ptaki.